Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony rzecz jasna Demon i Diaz, a przed wami trzeci odcinek serii Zagrajmy w Elden Ring. No i moi drodzy, myślę, że nie ma czasu do stracenia, tylko przejdziemy sobie od razu do eksploracji ruin, przy których ostatnio skończyliśmy. No i ruin nie byle jakich, ponieważ jest tutaj sporo istotnych elementów, tak na dobrą sprawę. Chociażby te dwa wozy, które tutaj widzimy, już ostatnio poeksplorowaliśmy i obrabowaliśmy. Natomiast jest tutaj też jeszcze kilka rzeczy. Po pierwsze, bardzo chcę podejść tutaj do tego filaru jakby. Ale żeby to było bezpieczne, najpierw musimy się uporać z ludźmi, którzy tutaj są, czy też tam, wiecie, z przeciwnikami. Najgorszy jest ten, którego właśnie namierzyłem. I to nawet widać, że jego zbroja różni się mocno od tych innych. To akurat może być trochę problematyczne, żeby do niego podejść, skoro tylu innych żołnierzy tu się kręci. Ale spróbujemy, słuchajcie, swojego szczęścia. Kto wie? Może to mój dobry dzień! O kurde. Najgorsze jest to, że ja nie sprawdziłem i nie mogę rolować z tym mieczem. Dobra, myślę, że to jest dobry moment na to, żeby zmienić broń w końcu. No nie, był to dobry wybór. Ta mechanika wcale nie jest aż taka przepotężna, jakby się mogło wydawać. I kontry po zablokowanym ataku, powiedzmy sobie. Dobra, spokojnie. Ale on też z tego korzystać może, jak widzicie. I wcale się nie waha. Oj. Nie wiem, co to było. Pięknie. Jezus moja, ile ty mi staminy zjadłeś, gościu. Ach. Dobra. Myślę, że najgorsze mamy za sobą. Chociaż są jeszcze psy i to wcale nie byle jakie, jak też widzicie, no ale to za moment. Jakoś się z nimi jeszcze uporamy. Dobra. Miecz w dwie ręce i nie ma co tutaj, słuchajcie, nawet zwlekać. Wybijemy dla spokoju absolutnie wszystkich, którzy tutaj się kręcą. Teraz chciałbym do tego filaru podejść. On jest akurat niezwykle ważny. I to nie tylko w tym miejscu, ale generalnie w grze. Mianowicie, w taki sposób, jak tutaj, mamy zasugerowane tak subtelnie, że znajdują się fragmenty mapy tutaj, w tych miejscach. Naprawdę fajna mechanika, bo trzeba się trochę nagłowić czasami, żeby taki fragment mapy zdobyć, jak widzicie. Trochę trzeba powalczyć, trochę... oho. Trochę ich powybijać. No nie są wcale tacy słabi, kurde, no cztery ataki, mając miecz w jednej ręce. No i zobaczcie, co teraz się dzieje, nie? Myślę, że to już jest... nie. To jest najlepszy moment na to, żeby wykorzystać naszą przewagę i podziałać trochę konno. Oczywiście nie musi to być wcale proste. Sporo ryzykuję, tak się do nich zbliżając, wbrew pozorom. Może to się wydawać łatwe. Jest to oczywiście przewaga, nie? Ale... można łatwo... o, właśnie! Zostać zespamowanym. To nie jest tak, że tylko koń ponosi obrażenia. My również możemy, jak widzicie. A przy okazji koń potrafi być taką niezłą pijawką właśnie na nasze buteleczki. Bo jak nam na nim zależy, no to trzeba właśnie go respić sobie tymi butelkami. Kurde, jeszcze wilk mi tutaj przylazł. Serio? Jeszcze więcej. Bez jaj. Dobra, damy radę. Pięknie. Pojedynczo tylko proszę. Oczywiście oni mogą wszyscy naraz podejść, to wcale tak nie jest, tylko wykorzystuję dość dobrze akurat sytuację. No ile ty masz staminy, gościu? To jest jakaś niesamowita równowaga. Ja wiem, że to w końcu są tarczownicy, no ale bez przesady, nie? Ja, odtrącony trochę. O kurde.
Bełt, kawał mięsa. No właśnie, najgorsze to te ich ataki tarczą. Strasznie zżerają staminę. Dobra, zostaje chyba jeszcze dwóch. Tam się jakiś kręci. No w teorii jesteśmy na razie tutaj niezauważeni. Przynajmniej tak mi się wydaje, on tak się wycofuje jakby, a muzyczka sugeruje o tym, że... Znaczy sugeruje to, że raczej tutaj już najgorsze zagrożenie minęło. Dobra. Mapa. Zachodnie pogrobno. No i właśnie w tym momencie, słuchajcie, naszym oczom ukazuje się taki oto piękny rysunek. Znaleziono nową mapę. Rejon Pogrobna, Zachód. No nie może być dobrze, to nie jest od razu, nie wiem, całe Pogrobno, to nie jest cała lokacja. To jest taki malutki wycinek, no ale przynajmniej wiemy, że tutaj trochę jeszcze do nadrobienia mamy. Zobaczcie, jak wręcz gęsto są tutaj ustawione obok siebie te punkty łaski. Ja podczas zwykłej eksploracji czasami, jak się gdzieś tam pojedzie, to się wydaje, że ich prawie w ogóle nie ma. No ale jeszcze jakie tutaj są nieodkryte po prostu połacie, nie? I to wszystko trzeba będzie jak najbardziej ogarnąć sobie. Ale dobra. Pójdźmy na razie jeszcze w dalszą część tych ruin. I gasnący motyl, okej. Bo to też jeszcze nie jest wszystko. Serio, to tyle rzeczy można w tych ruinach przegapić. Dobra. Jeszcze jakiś koleś tu się kręcił. Wilk wcale nie był ostatnim przeciwnikiem. A, faktycznie, to był jakiś nawet obity, słuchajcie. Czyżbyś był ostatnim? Dostaniemy butelki w końcu? Unicestwienie wrogich grup. Tak, w końcu gra nam to wytłumaczy. Unicestwienie wrogiej grupy napełni twoje butelki. Liczba oraz typ butelek różnią się w zależności od wrogiej grupy. Nie możesz jednak przekroczyć limitu napełniania butelek. Okej. No ile teraz będzie? 3 butelki mamy. No, mam maksymalnie 4, także naprawdę nie jest źle. Co te czaszki są przerażające? Na niektóre rzeczy to nie możemy wskoczyć. Oczywiście na koniu byśmy dali radę, ale tam nic nie ma. I zobaczcie, co my tu jeszcze mamy. No dziwą, nie jest to do otwarcia z drugiej strony. A mamy tutaj kolejny skarb. Dodawanie umiejętności. Mając osełkę, możesz używać popiołów wojny, by dodawać do oręża nowe umiejętności w miejscach łaski. Każda sztuka oręża może mieć przypisaną jedną umiejętność. Dodanie nowej umiejętności spowoduje usunięcie poprzedniej. Umiejętności, jakie możesz dodać, zależą od typu oręża. Niektóre specjalne rodzaje oręża mają przypisane unikatowe umiejętności i nie mogą uzyskać nowych. Jest to... O, jeszcze kolejna część. Dodawanie właściwości. Mając osełkę, możesz używać popiołów wojny, by nadawać nowe właściwości uzbrojeniu w miejscach łaski. W ten sposób możesz zmienić właściwości ataku oręża, zwiększyć skalowanie cech i jeszcze więcej. Rodzaj oręża określa właściwości, jakie ten może posiąść. Niektórych specjalnych sztuk oręża, na przykład tych ze specjalnymi umiejętnościami, nie można wzbogacać o nowe właściwości. No i zdobyliśmy, słuchajcie, popiół wojny, burzowe, stąpnięcie. To mamy też osełkę. To może brzmieć w bardzo skomplikowany sposób, ale zaufajcie mi, wcale tak nie będzie. Chodzi po prostu o taką podstawową, powiedzmy, modyfikację broni poprzez chociażby właśnie zmianę ich skalowania, czy na przykład ustawienie innego skilla, innej umiejętności na danej broni. To nie jest tak źle. Ja tak o tym mówię, może to jakoś to jest oczywiste, ale sam na początku się tam głowiłem, co dokładnie możemy zmienić w danej broni i tak dalej. Nie jest to wcale jakieś tam mega skomplikowane. Słuchajcie, mam trochę taki odważny pomysł teraz, bo no mam sporo, powiedzmy, run do stracenia, więc może... może faktycznie będę mniej odważny niż bym chciał, albo dobra, zaryzykujmy. A będzie trochę głupota może, albo brawura. Co najmniej, ale zróbmy to. Jaki jest plan? Mianowicie wiem, że tu jest dość takie interesujące mnie wzgórze, taka wyżyna, na której zalęgły się giganty, czy olbrzymy. No i giganci po prostu tam już się kręcą, jak widzicie, nad czubkiem mojej głowy. Jest jeden! Jezu, się przestraszyłem. No i chciałbym sobie... O, tam kolejnego widać. O
Ojeny, przepraszam, to aż słychać od tych piorunów. Co ciekawe, dzięki temu mamy na przykład kwiaty fulgurytu, które powstają w miejscu, gdzie po prostu pioruny uderzają. Także to też jest bardzo fajna sprawa. Piorun też można strafić. No, warto uważać na to. Po prostu. I raczej szybko zdobywać to, co do nas tutaj należy. O, kolejny gigant przed nami. Natomiast dlaczego tutaj lecę? Bo możemy zdobyć tutaj dużo kamieni do ulepszania broni. Sami zobaczycie zresztą za moment. A to są te specjalne słupy powietrza. Skoki w duchowym strumieniu. Jadąc wierzchem, skocz obok duchowego strumienia, by wznieść się na nim wysoko w powietrze. Gdy będziesz na wierzchowcu, taki skok, nawet przy dużej wysokości, nie zada ci obrażeń. Wciśnij A, czy tam X-a, gdy jedziesz wierzchem przy duchowym strumieniu. Skok w duchowym strumieniu będzie jakby aktywowany, powiedzmy. I działa to tak, moi drodzy. Burzowe wzgórze, no jakże adekwatna nazwa, nie? Można powiedzieć. Czas ich sprowokować, to jest szalone. Zauważcie mi, nie chcecie z nimi walczyć, szczególnie nie z tyloma naraz. Owoc jest rzębiny i nie tylko, dobra. O, i tu jest interesujący mnie posąg. Zobaczcie, w nim coś się świeci. O, właśnie! Jezus Maria, wy przecież na dystans atakujecie, zapomniałem o tym. Ale właśnie tak mieli się to rozbić. Kamienie kowalskie? 6, dobra, to są wszystkie, możemy spadać. Jezu! Jezu, nie! Strącili mnie! Cholera! No właśnie, to jest najgorsze w nich. I nie tylko. Że niektórzy przeciwnicy mogą po prostu bardzo łatwo nas z tego wierzchowca zrzucić. Jeżeli myśleliście na przykład, że wierzchowiec to jest coś, co zapewnia wam nietykalność, no to jesteście w błędzie. Wielu przeciwników potrafi was albo dogonić, albo właśnie z tego wierzchowca sprawnie zrzucić. Tu coś jeszcze jest, ale ja nie zabiję tych ptaków, bo one odlecą, a chyba jeden nożyk nie załatwi roboty. Skoczymy tutaj? Pewnie przy odrobinie wysiłku byśmy jakimś cudem tam się wbili, ale nie wygląda, jakby tam miało być coś interesującego. Jestem ciekaw tego żółwia jeszcze. Wybacz, żółwiku, naprawdę. Serduszko boli. Ale mięso z żółwia i pasek białego mięsa. No i kolejne, słuchajcie, też jakieś wynaturzenia. Zobaczcie na to. Są to ośmiornice lądowe w wydaniu Elden Ring. Jakbyście się zastanawiali, co to jest za paskudztwo. One autentycznie się tak nazywają. Proszę bardzo. Jezus Maria, ile ty życia masz? Oczywiście warto... O Jezu, namierzenie. O! Dźwięk z Dark Souls 3 słyszałem. Chyba daje wytrącić z równowagi. No spokojnie. Może się wyleczy nawet. Jezus Maria. Nie pamiętam, żeby one aż tak chętnie atakowały. O! Jest! Dobra, no trzeba potem ubi atakować, definitywnie. Mam tutaj po 14 HP, no to za dużo nie zdziałamy. Lilia Triny. Kolejna rzecz, jaką zdobyłem. O kurde. No to nawet bezpieczniejsze wytrącenie z równowagi. Małe obrażenia, no ale patrzcie jak skutecznie. Ej, mało rundało. Jajka ośmiornicy lądowej. Kurde, to jest sowa nawet. Ale jaja. Ja tak jak prawie chciał odlecieć. Śpiące jajo. No może to tak miało być, że ona nie odlatuje, dlatego mamy śpiące jajo czy coś, nie wiem. Chyba wilk tam jest. Aha. Na pewno to są wilki.
Pyk. Kolejny wilk. O. Niedobrze. Tylko mi konia nie zabiły. Trochę zbyt... O właśnie, zobaczcie ile to życia ma. Zbyt lekceważąco do nich podchodzę. Czy może zemścić. Kurczę. Ja wiem, że były ograniczenia, jeżeli chodzi o ilość przycisków na padzie na przykład i tak dalej, ale... Dość upierdliwe jest to, że trzeba dwa przyciski wcisnąć, aby móc wziąć broń w dwie ręce. Szczególnie w takiej sytuacji, kiedy walczymy, nie? Można się zakręcić. Boże. Właśnie to jest, kurde, najlepsze w Elden Ring, że możemy sobie, kurczę, na taką eksplorację pozwolić. Taką niespodziewaną w sumie. Ja planowałem tylko jechać po kamienie do ulepszenia, a tu patrzcie. Całe wzgórze okazuje się, że zamieszkały również i przez wilki, nie należy tylko do olbrzymów. Po drugiej stronie tak samo, już widać te łby, które patrzą na mnie i bacznie obserwują. Szczerze, tarcza i tak mi tutaj niewiele pomoże. Średni ciężar bez tarczy jest okej, super. Jezus Mario! Już on wyskoczył. Okej. Mocne, ładowane ataki. To jest świetne rozwiązanie, jak widać. Tylko tak, tutaj... nie zdążyłem podbiec do głowy. Zmarnowałem taką szansę. Cię z jednym olbrzymem walka jest ciężka. Co dopiero, jak on jeszcze miecz wyciągnie sobie z pleców, nie? I czym Ludwik w Bloodborne przypomina sobie o tym, że coś takiego jak miecz ma. O. Czuję się, jakbym walczył z ostatnim olbrzymem. Kiedy niestety jest ich trochę więcej tutaj. Pierdziele. No, trochę mam też skrępowane ruchy, bo walczymy na... Co ty robisz? Jezus Maria, na urwisku takim. Jaki on szybki jest! Dobra, odbił się od ściany. Sam z siebie się oszołomił aż. No nie, no bez jaj. W sumie... Może to nie jest najlepszy pomysł i najlepsze miejsce, żeby z wierzchowca korzystać. Który na pewno nie jest koniem, ale czasami tak mówię na niego, jest łatwiej. Ale może sobie tak to, kurde, rozegramy, skoro teren jest zły, nie odpowiada mi. No można go zmienić przecież. Dobra. Jesteśmy blisko pokonania tego. O. Jezus Maria, myślałem, że mnie zabił. Przez chwilę zwątpiłem. Autentycznie. Jest i olbrzym. No i jest też, słuchajcie, naprawdę dużo run za to zwycięstwo. Co jest, kurde? Czekajcie, gdzie myśmy zawędrowali? Chyba nie chcę eksplorować jeszcze więcej, bo... Nowy typ przeciwnika. To pamiętam z testów, ale to chyba w innym miejscu byliśmy wtedy. Fragment ruin z nich wypada? Okej. Szczerze mówiąc, no bardzo bym chciał, żeby zregenerowały mi się te buteleczki. No, byłoby to, kurczę, miłe. Run nędzarza. No są po prostu runy takie zamrożone, powiedzmy, w naszym ekwipunku, nie? Będziemy mogli sobie z nich skorzystać, kiedy tylko będziemy mieli na to ochotę. O. Jezus Maria! Ale się dałem zrobić jak żółtodziób, którym jestem na razie w Elden Ring. Pierwsza śmierć chyba, moi drodzy. No poza tą tutorialową, powiedzmy, no ale... No tam to wiecie, nie?
Śmierć, o, nawet gra traktuje, bo to była pierwsza. Po śmierci czeka cię wskrzeszenie w ostatnim odwiedzonym miejscu łaski. Wszystkie runy, jakie posiadasz, zostaną upuszczone w miejscu twojej śmierci. Jeśli ponownie zginiesz, zanim uda ci się je odzyskać, znikną na zawsze. O tym opowiadałem. Kompas u góry ekranu wskazuje ci drogę do utraconych runów. No, musimy to, słuchajcie, zdobyć i to priorytetowo. Nie ma opcji, że ja to zostawię. Szczerze mówiąc, no... Chyba stąd tak będzie bliżej, bo... Tędy byśmy na górę się nie dostali, także musimy takie kółeczko trochę zrobić. No trudno, no. Byłem ciekawski, eksplorowałem bez leczenia, no to mam swoje, no widzicie. Wbiłem się jeszcze w naprawdę banalną pułapkę, ale to jest też dobre, że to jest na filmie, bo taka, wiecie, wyczyniona została lekcja. Nie wolno czasami być aż tak chciwym po prostu w tych grach, ale też nie wolno sobie odpuścić, nie wolno się wyluzować. Widzicie jakieś robaczki, które są na dwa hity? Pojedynek się szykuje, no ale może nie teraz, kurde, bo runy stracę. I co? Giniecie i możecie stracić wszystko de facto. No co, pracowaliście długi czas. Kilkanaście minut, może kilkadziesiąt, ale... To nie mało, bo tam sporo tego naprawdę było. Kamień Sanktuarium, a to coś nowego. Ej, a ty czego pilnujesz? Cześć, przyjacielu. Dobra, przepraszam, wiem, że możecie mnie strącić zaraz i pewnie co się stanie. Już się z was nie śmieję. I tutaj w ogóle się kończyły testy sieciowe, także to już dalej, dosłownie parę metrów, to już są tereny, których ja totalnie nie znam. Czego efekty widzieliście. Dobra, jest tutaj miejsce mojej cudownej śmierci. Przynajmniej zobaczymy, jak wygląda odzyskanie tego, nie? O! Czyli aktywujemy sobie pułapkę jakby taką. Jest jakiś przeciwnik, który... Normalnie tutaj, kurde, się odpala i wybucha. Sygnalizuje to wszystko oczywiście dźwiękiem. Trochę mi się to kojarzy z tymi latającymi głowami. O, tu kolejna jest, jak widać. Otwiera oczko. Aha. Znaczy można to dezaktywować w jakiś sposób. Można, tylko trzeba zadawać ogromne obrażenia, których ja nie zadaję. Ty. Ty chcesz mnie... Co ci jest? Przecież nic ci nie zrobiłem. Co to miało być? Jeszcze nic nie wydropił, no ale... O co on się tak wściekł? Że z jakimiś kamiennymi stworami walczę? No może dlatego, że wbiłem na jego terytorium demo. Nie, to na pewno nie o to chodziło. Dobra, znowu fragment ruin. I kolejny fragment ruin. No to są te terytoria, których ja totalnie nie znam. Ale na pewno z przyjemnością poeksplorujemy je. Niemniej nie chcę ryzykować, że stracę 3800 run. Dlatego będę się stąd zabierać już, słuchajcie. Ognista strzała, o Boże. Kim wy jesteście? Jezus Maria, on się wściekł. O, pięknie. A miałem farta, nie? To znowu było głupie ryzyko. Farta, że trochę szybszy miałem atak. Kajdeńska zbroja. Zaraz dowiemy się czegoś więcej o ich historii. Z tym, że z przyjemnością bym się zwrócił ponownie w kierunku miejsca łaski. Tam jest jeszcze jakiś olbrzym. Teraz, czy on nie wygląda trochę inaczej niż wszystkie inne do tej pory? Nie, wygląda dokładnie tak samo. I wyobraźcie sobie, że eksplorujecie tak gigantyczne pogrobno. I gdzieś... Co te zwierzaki odwalają w tej grze? I gdzieś tutaj może być jedno po prostu jakieś przejście, jeden tunel, który mega łatwo jest przeoczyć, a w nim może być coś niezwykle istotnego, nie? Ta sama świadomość boli, ale na pewno będziemy wracać, także nie zrażajcie się tym, że tych filmów jest dużo, bo i tak do waszych komentarzy będę się stosował, z tym, że no po prostu z jakimś opóźnieniem, ale w zasadzie to opóźnienie pewnie będzie wynosiło 1-2 dni, a... Będę mógł tam powrócić i tak, no mamy otwarty świat do dyspozycji, możemy się przecież, wiecie, teleportować z powrotem do jakiegoś istotnego miejsca. Także nie ma problemu. Teraz w sumie... Aha, on sam zszedł z konia. Czyli coś tu się dzieje.
Jest jakiś NPC chyba. O, o! Odszczepieniec Henrikus dokonuje najazdu. Ja pierniczę, no serio? Z odszczepieńcem mamy jakimś walczyć tutaj? Który ma chyba nieskończoną ilość staminy. Mhm, chyba tak. Tak, słuchajcie, by wyglądały inwazje... Jakby to inny gracz mnie zaatakował, ale to jest oczywiście NPC. My gramy jeszcze w trybie offline. Jeszcze multi nie stało jakby odpalone. Znaczy, w jakimś odcinku chyba drugim wysypało się i do tej pory nie działa już. No, jestem wielkim fanem tych ataków z powietrza. Naprawdę działają one znakomicie. No i... Wow! Dobra, tym bym nie chciał dostać. Także widzę, że też masz specjalne ataki. Szkoda tylko, że ten mój został tak łatwo przerwany. Miałbyś jakiś taki potężny, nie? Mhm, na hita jestem. Bez jaj, żeby... na samym końcu tak się to skończyło. Przykro. Koleś! Ty mi tutaj nie skacz, bo coś czuję, żebyś mnie hita ściągnął takim atakiem. Dobra, Henrikus, czas się pożegnać. Czy miał worek na głowie? Nie, to chyba jakiś taki hełm był, ale chęciasty. Trochę taka Mildred, nie? Przyzwanie innych graczy. Użyj remedium zgiętego palca, by ujawnić znaki przyzwania graczy z innych światów. Złote znaki wskazują sojuszników, czerwone znaki wskazują wrogów. Sesja gry wielosobowej rozpocznie się, gdy przyzwani zostaną gracze obu typów. Przyjmiesz rolę gospodarza palców. Okej. Okay. Remedium wezwania zgiętego palca. No i mamy też talizman młota. Nie, i oczywiście zregenerowały nam się buteleczki. Bardzo miło. Tu mamy w ogóle talizman do ustawienia, nie? Ja tego nie zrobiłem, jestem też asem niezłym. Nie zwiększyłem sobie negacji obrażeń ognistych, ani nie wzmocniłem nie mamy... No, teraz nowe akurat mamy, ale bym tego nie zrobił. Wzmacnia obniżające energię ataki przeciwko blokującym. Talizman przedstawiający młot i rycerza. Wzmacnia obniżające energię ataki skierowane w blokujące przeciwników. A, dobra. Młoty są niezwykle skuteczne przeciwko wrogom używającym tarczy do tego stopnia, że nazywa się je pogromcami rycerzy. No i mamy też talizman przedstawiający czerwonego starożytnego smoka. Zwiększa negację obrażeń ognistych. W prymitywnych czasach poprzedzających złote drzewo, starożytne smoki rządziły wszystkim. Chroniły swojego króla niczym kamienny mur. Tym samym kształt smoka stał się symbolem wszelkiego rodzaju ochrony. Ustawimy sobie ten, myślę. Trochę tam udźwig nam podbija, ale i tak jesteśmy na średnim obciążeniu. No, starczą byłoby gorzej, ale tu zaraz już w końcu polewelujemy. Naprawdę nie będę aż tak szaleć, tylko zobaczę, co tutaj cholera było do zdobycia. Czy to nie wstanie? To wygląda jak jakiś gigant rozsypany, boję się, ale sprawdzimy to. Dużo z tych duchów, NPC. Chciałem jedynie walczyć. Walczę jak wojownik do końca. Dlaczego więc? Dlaczego przewodnictwo łaski te drzwi pozostają przede mną zamknięte? O, ciekawe, czy można je otworzyć jakoś. Gra wieloosobowa w trybie rywalizacji. Użyj zgiętego palca pojedynkowicza, by zapisać czerwony znak przyzwania. Gra wieloosobowa w trybie współzawodnictwa zacznie się, gdy przyzwiecie gracz z innego świata. Wcielisz się w rolę przeciwnika. Pojedynkowicza, a twoim celem będzie pokonanie gospodarza palców, który cię przyzwał. Mała, czerwona lalka i zgięty palec fechmistrza. No i drzwi zamknięte pozostają, ale... Kurde, na takim jakimś totalnie, słuchajcie, można powiedzieć, zadupiu znalazłem tak istotne przedmioty do gry wieloosobowej, nie? Zwróćcie uwagę na to, że oni tutaj... No, w sensie From Software, twórcy... Nie traktują gracza jakoś tam, wiecie, tak ulgowo, nie? Albo eksplorujesz bardzo dokładnie wszystko, albo nie będziesz miał pewnych istotnych trybów odblokowanych, nie? Serio, to wygląda jakby on miał wstać. I bym się nie zdziwił, gdyby tak było, ale... Nie wiem, farta chyba. No co, może dojdziemy już do końca tutaj. I serio, będziemy się stąd zaraz zabierać raz na zawsze. Jak to wygląda, jakby tutaj mogło coś się nagle pojawić, jakiś skarb, czy jakby tam było coś faktycznie istotnego. Co to? Pewnie jakaś jarzębina. O, owoc jarzębiny. O, nie, jest mnóstwo rzeczy do wykupienia też generalnie u tych... u tego kupca na razie jednego, ale u kupców ogólnie w Elden Ring, więc... Czasami będą dylematy, czy levelować,
rozwijać postać, czy może kupować, bo te przedmioty też czasami są niezbędne, nie? Co to? Lotka. Jak pingwin wyglądało. Okej. No już robimy takie kółeczko i wracamy stąd. Czy teraz się teleportuję jak najbardziej? Ale skoro zajechałem aż tak daleko... O, owoc jarzębiny mi tutaj migną. No to grzechem byłoby już nie sprawdzić tego do końca, nie? O, pojedynek w takim miejscu, no brzmi jak super pomysł. Chyba, że... Tylko to jest niebieski. Lipa. O-o! Bez uprażeń. Nie, demo, nie podejdziesz tutaj. Zaznaczę sobie to miejsce, ale nie będę podchodził do płonących jakichś bestii, bo coś czuję, że to nie jest dobry pomysł i to się skończyć może bardzo źle. Chodźmy z powrotem, słuchajcie, do kościoła Elecha, tak sobie myślę. Udajmy się tam na spokojnie. Serio, nic się nie stanie, jak odpuścimy to sobie i wrócimy tam kiedy indziej. O proszę. Oczywiście. I am the witch Renna. I'd heard tell of a tarnished hurtling about atop a spectral steed, and upon looking into the matter, the talk I surmise is of thee. Thou art possessed of the power, no? To call forth a spectral steed named Torrent. O Jezu, teraz pytanie, czy skłamać, czy powiedzieć prawdę, bo nie wiemy, kim ona jest, nie wiemy, jakie ma intencje w ogóle, ale zaryzykujmy i powiedzmy, że tak. Ah, as I had hoped. I was entrusted this for thee by Torrent's former master. Ile ona ma rąk w ogóle? Dzwonek przyzwania duchów i prochy samotnego wilka. O, miło. Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. From ash and return to the earth tree. The spirits will obey thine command but briefly. As they recall battles past. Now it is thine to do with as thou wishest. A, czyli dopiero teraz możemy korzystać z tych duchów. No to dobrze, że powiedziałem prawdę, żeby mi tego nie dała. I pewnie mam nowej mechaniki. Nowej w sensie, że w Elden Ring zapoczątkowanej. Mając dzwon przywoływacza duchów, możesz użyć prochów, aby wezwać przeróżne duchy. Przywoływanie zwykle zużywa punkty skupienia, czyli tam manę. Naraz możesz wezwać tylko jeden rodzaj duchów. Nie możesz wzywać duchów w trybie wieloosobowym. Forgive my intrusion, tarnished. I doubt we shall again meet. But all the same, learn well the lands between. How long will it be, I wonder, before the tarnished tire of obeisance to the two fingers? Hmm. O kurczę. Ale tajemniczo. No i teraz, właśnie w niektórych miejscach, bo też nie wszędzie, ale będziemy w stanie korzystać właśnie z tych przywołańców, powiedzmy sobie. Wiecie co, zanim podejdziemy i ewentualnie pohandlujemy, albo w sumie inaczej, podejdźmy. Wait, weren't you... Well, you're back. Care to buy something? Jak najbardziej. Sprzedajmy tutaj, słuchajcie, runy, które zdobyliśmy. I to absolutnie wszystkie. Zobaczcie, ile z tego będzie run. Po prostu. Nie tracimy na tym, także się opłaca, to jest taka szybka opcja. No takich rzeczy koopowych, multi... No ja bym nigdy nie sprzedawał, szczególnie, że tylko 10 run z tego mamy, ale można, więc radzę uważać, co się klika. I kogoś atakuje. Pamiętajcie, nie bijcie NPC. Nie warto. No, chyba, że niektórych tak, ale raczej nie.
Mamy tutaj teraz nową opcję, popioły wojny, i tutaj właśnie możemy modyfikować broń. Korzystając z menu popiołów wojny, możesz używać popiołów wojny, by nadawać orężowi nowe umiejętności i właściwości w miejscach łaski. Każda sztuka oręża może mieć przypisaną jedną umiejętność. Dodanie nowej umiejętności spowoduje usunięcie poprzedniej. Dodając właściwość, możesz zmienić atak oręża, zwiększyć skalowanie cech i nie tylko. Umiejętności i właściwości, jakie możesz dodać, zależą od typu oręża. Niektóre specjalne rodzaje oręża nie mogą uzyskać nowych umiejętności i właściwości. No i na przykład mamy ten wielki miecz rycerski, powiedzmy, i możemy ustawić to burzowe stąpnięcie. I wybieramy, czy chcemy, żeby to było właściwość standardowa, czy wysoka jakość, która powoduje, że fizyczne obrażenia są mniejsze, ale za to mamy lepsze skalowanie z siłą, na przykład. No na razie to może nie jest mega opłacalne na tym poziomie, jakim się znajdujemy, choć to by trzeba się głębiej nad tym zastanowić, ale można na przykład, nie? Na pewno możemy też, słuchajcie, porozmawiać z Meliną na przykład. Jeszcze tutaj jako taką opcję mamy nową, to też co jakiś czas widzę, że się pojawia. Jezu. To było niezłe wejście. But now, it is all that guides you. Also, I hear, you can see them, can't you? The rays of grace that guide you through your burden. Jezu. Coś jeszcze powiesz? Upon the cliff in Castle Stormvale is a shard bearer, a demigod, who inherited a fragment of the shattered Elden Ring. If the rays of grace signal the castle, then the Elden Ring beckons you. As an ally by pact, I pray that you are fit to face the challenge presented by the ring. Dużo o fabularnych kwestiach można się dowiedzieć od niej. Upon the cliff, in castle stood a demigod, who and if the rays beckon the Elden as an ally pray to face... Ale już się powtarza. Myślę, że nie będziemy tutaj jakoś chyba więcej już czasu spędzać w tym miejscu łaski, także możemy się na spokojnie oddalić. Ona może również zniknąć. I chciałbym definitywnie wzmocnić ten miecz. Fajny jest, naprawdę jest spoko. Z tym, że ulepszymy go dwa razy, więcej nie możemy, ale to i tak będzie odczuwalne. I teraz tak. Oczywiście pójdziemy w wielkie miecze zapewne, chociaż może tam coś innego się po drodze jeszcze urodzi mi w głowie, jakieś inne koncepcje tutaj będą odgrywane. Natomiast jeszcze zapomniałem o jednym, rozwój postaci. To jest bardzo ważna rzecz. Kolejna ważna rzecz, no to jest wytrzymałość, żebyśmy mogli z tego miecza lepiej korzystać i witalność, dobra, w ten sposób. Lepiej korzystać w sensie, że będę mógł mieć na przykład tarczę i będziemy mieli średni ciężar, słuchajcie. No i teraz możemy fajnie rolować, miecz w jednej ręce, miecz na plus 2, także jest od razu wyczuwalny progres, nie? No a ponadto jeszcze chciałbym tutaj od niego coś zakupić, tylko właśnie się zastanawiam, czy przepisy, czy może niesamowity eliksir. Eliksir, niech będzie. Goodbye. Nice to do business. I zobaczmy, słuchajcie, teraz ten opis jeszcze. Gdzie to kurczę będzie? Tutaj. Nie, mapa zachodniego regionu pogrobna. Gdzie będą te? O, jest tak duży zakładek. List przekazywany między nomadami, opisujący butelkę niesamowitego eliksiru. Możemy zobaczyć, tak. List sprzedany przez koczowniczego kupca, zwięźle przekazujący wiedzę. Butelka niesamowitego eliksiru wciąż znajduje się w trzecim kościele Mariki, na północ od lasu mgieł. Przejdź przez most nad traktem i podążaj zwierzęcą ścieżką na północ. O Boże. Co masz takie, słuchajcie, wskazówki, no ale warto. Będziemy się jakoś tym posiłkować. Bardzo podobny motyw był zastosowany w Sekiro, nie? Też był taki handlarz, który był w stanie za kasę się podzielić pewnymi wartościowymi informacjami z nami. Ile kosztuje kolejny poziom? 1800. Dobra, dozbieramy sobie do niego.
Ale myślę, że w tym odcinku, moi drodzy, to by było już na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało w kolejnym materiale. Albo się jeszcze pokręcimy tutaj po świecie, bo naprawdę zaufajcie mi, takich jaskiń, co walczyliśmy z bossem w poprzednim odcinku, jest jeszcze mnóstwo do odkrycia na samym tym terenie pogrobna, który mamy teraz podświetlone. Na samym tym co wycinku mapy, który tutaj widzimy. Autentycznie. To jest, słuchajcie, nic w skali całego świata gry ponoć, więc no... Ja jestem przerażony tym, ile odcinków cała ta seria będzie trwała i jednocześnie jestem tym zachwycony. Moi drodzy, w tym momencie to by było, myślę, na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie kciuka w górę, jeśli podobał Wam się ten odcinek. Będę bardzo wdzięczny za tego typu wyrażenie wsparcia dla mojego kanału. Zachęcam też do subskrypcji mojego kanału, też rzecz jasna. No i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem w kolejnym materiale z Elden Ring. I cóż... Oczywiście jeszcze dzisiaj będzie dużo tych materiałów, pamiętajcie. Trzymajcie się, cześć, dzięki za Wasz czas i do usłyszenia, do zobaczenia, pa pa. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba Ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.